Dobry wieczór Państwu. Oto znowu te larki kirysków, które teraz stukano. Są to ryby z odłowu, pozyskane z Niemiec dzięki uprzejmości wybitnego niemieckiego hodowcy rolników i kirysków Ingo Zajdera. Tu widzą Państwo z nimi, jak się okazało, trzy maluchy jednak, nie dwa. Czy z wcześniejszego tarła. Kiryski też szczęśliwie nie jedzą, złożone przez siebie ikry. No to jak za Państwo za chwilę się przyjrzę w narożniku akwarium. Kolejna złożona ikra. Drugi raz w krótkim odcinku czasu. Wnioskuję, że w tym okresie roku, styczeń, luty, w naturze te ryby kładą ikrę. Jako, że to są ryby z odłowu, trzeci rok uzyskuje od nich ikrę i też młode, tak więc poprzednie tarła miałem z reguły w tym samym okresie. Pojedyncze zdarzało się też również kiedy indziej, no szczególnie jeżeli sprzyjała ku temu pogoda, czyli tak teraz spadek ciśnienia, no i wcześniejsza przeze mnie zrobiona podmiana dużej ilości wody, też na kilka stopni chłodniejszą. Tutaj zaraz zrobię zbliżenie ikry na siebie, żebyście Państwo widzieli. Tak więc tak wygląda ikra z bliska. Tu jak Państwo się przyjrzą w narożniku, jeszcze samica, która jest nabita ikrą, tak mówiąc kolokwialnie, jeszcze tej ikry nie złożyła. Zatem jest szansa, że ta ikra się też kolejny raz w niedługim czasie pojawi. Z kolei tutaj z brzegu te kiryski w lepszym ujęciu. Trójka tarlaków. I tutaj młody kirysek. Część ikry specjalnie zostawiam, pojedyncze ziarenka. Jak się okazuje, z nich potrafią się utrzymać przy życiu wylęgłe młode, tak więc patrząc całościowo, no to od tych kirysków, no o ile uzyskanie młodych nie jest łatwe, no to korzyścią na pewno jest to, że nie zjadają one swoje ikry, ani także nie zauważyłem, żeby te młode, które się pojawią tutaj w akwarium z tarlakami, były później przez nie jakoś zjadane. Tak więc to też kolejna samica nabita ikrą. Wyraźnie widzą Państwo jej takie zaokrąglone boki ciała. Tutaj samiec właśnie podpływa, dużo szczuplejszy, mniejszy, z wysoką płetwą grzbietową. A tu z kolei dwa, z chwilą były dwa, teraz już jest jeden maluch, który utrzymał się przy życiu razem z tarlakami. Dziękuję bardzo Państwu.